Witam Was bardzo serdecznie, apostołowie, święte ziemie i kontynuacja misji Z prochu powstałeś. Złodziej ostatnio się uchronił przed śmiercią, bo złodziej krasnoludzki go nie trafił. Czy jednak będzie dane mu żyć dalej? Raczej wątpię. Ale będą próbowali. Trochę się tutaj nazgromadzało tego wszystkiego. A, nasz Krynin to już w ogóle musiał się wracać, biedny. No, tak kiepsko idzie. Na razie ze zdobywaniem doświadczenia powoli to idzie wszystko. Ale widzę, że wszystkie budynki już mam, których potrzebuję, więc w takim razie uzdrowimy się. Może tą kasę wydać na szkolenie? Najprędzej to chyba już bohatera, jeśli byłoby potrzeba. Aha, w ogóle tak, zostaliśmy tutaj zmiażdżeni. Ruskowiczka nie przetrwała boju z imperialnymi. Może bym wydał trochę złota. 298 expo, no to kurde. To już elegancko. No, zaraz wezmą mi tutaj kolejnego kolegę, no i się na tym skończy. Pobocznego dowódcę się zwerbuje w trochę innym momencie. Najwyżej. Nie udało ci się, koleżko. Co ja tu mam teraz zrobić? Już idą kolejni rózgowicze. Chyba to po prostu przejmą. Bo już aż szkoda cały czas wydawać many na to, żeby bronić many runicznej. Trochę to tak nie bardzo mi się widzi. Tutaj nie będzie łatwo. Muszę sprawdzić, jakie w ogóle mam szanse. 80%. Dobra, zaczynamy. Wiadomo, że się zregenerują. Ale tak czy inaczej to się opłaci. Kurde. Co by tu teraz zrobić? Czy wysłać tutaj może Beliara? Ten złodziej też tutaj tak narobi problemu. 6, 12, 14, 16, no dojdzie tu akurat. Albo mi jakiegoś roka wezwie. Dobra, no co będzie, to będzie. No, hordy w natarciu. Wiele to raczej tam nie dało, ale jak to mają w zwyczaju, są aktywni. No, dużo tego rzucili. Aha, teraz tutaj zamiecią w ogóle. Wiedziałem, że to się tak skończy. No i tak mimo wszystko klany są dalej irytujące. Pomimo, że już im dużo szkód narobiłem. Zamieciami teraz będą mnie tutaj straszyć. No to trochę lipa, bo teraz by się przydało tego szkieleta z kultystą pozbyć. Wezwę tam pieska. Trochę by to ogarnął. Te szkieletory to jest duża zmora. Trzeba koniecznie zrobić jak najwięcej. To tutaj już prędzej manę swoją zużyć. Jeszcze jeden pieseł. No tak zrobię, no.
teraz można myśleć coś o podboju miasta. Czy to się uda? Na szczęście nie zaatakował ten, którego już poraniłem tak mocno. Ależ miał farta ten berserker. Przeżył to wszystko. Każdy przeżył. Sporo mikstur, których się nie zawaham użyć. Kościane klamry. No to od razu zakładam. A ten pajac jeszcze mnie pewnie wyzwie na pojedynek. Znając życie. Tak zrobi. Deszcz kamieni za 5 stówek. A dawaj. Może później nie być takiej okazji, żeby coś kupić od nich. No już zaczyna się, tak? Dziobanie rokami. No chodź, złodzieju, dawaj, na pojedynek. Nie, otruł mnie. Ale to jest zmora normalnie. Niby tam za dużo ci nie może zrobić, ale zawsze coś tam dziobnie. Czy na pojedynek wyzwie, czy tu zatruje, no. Nędzne kreatury. A, kij ci w oko, dobrze, nie trafiłeś. O to chodzi. No i teraz Berilar znowu. Widzę, że już klany się sposobią do kolejnych podbojów, co? Dobra, jeszcze jeden Berilar dla pewności. Może berserkerom się uda to wszystko przeżyć. Życia macie wystarczająco dużo. Pierwszy był w ogóle jeszcze pająk. 45 inicjatywy, no rozumiem, ale to jednak mniej jest niż 50. Dobra, udało się, jest tutaj awans. Wrócimy, by odzyskać naszą własność. O, panie, smocza tarcza. Ależ ja teraz mam zbroję nim. A szkoda, że nie gram jakimś tam... księciuniem może. Ty możesz do przodu iść. Nie, no masz mało życia. Bierzemy teraz dowodzenie na pewno. I tych łamak się trzeba teraz pozbyć. Złoto już niby mam na kolejnego dowódcę. Zaraz je wydam. Dobrze, hordy, idźcie tam z nimi. Tutaj to jeszcze pół biedy, niech sobie ten rok będzie. Gorzej, jakby to była Walkiria. Miałbym przechlapane, ale i tak mnie dwa razy jeszcze dziobnął. Przynajmniej mam awans w demonologa tutaj. No a jeszcze tych Ruskowiczów, jakbym tam dziabnął, to akurat się uda już mieć mrocznych paladynów. O to chodzi. Zdolność dowodzenia oczywiście. Dobierzemy sobie owładniętego. Jednak jakoś mam wrażenie, że tutaj właśnie są te pojedynczy przeciwnicy. Mniej jest takich grup. No tutaj może ok, akurat jest czterech. Tutaj trzech. No ale mam takie wrażenie, że lepiej będzie mieć punktowe obrażenia kolejne niż obszarówki może. No, tutaj ten nasz cel misji. W ogóle gość sobie chałupę podpalił i zadowolony. Dobra, teraz się ustawmy może trochę inaczej. Masz wojownika, tej krasnoluda. Idziemy z tego z krasnoludem. Jeszcze brakuje. Jeszcze brakuje ekspów. W ciebie trzeba będzie wejść.
Dobra, 852 sztuki złota. Można by było już teoretycznie robić dowódcę. Co oni tu mają? Gdzie jest ten ich dowódca? Jakie takie to małe, że to się w krzakach ukryje i nie widać. Ty w ogóle martwy jesteś. Albo może kolejna rózgowiczka? Tego by się już pozbył. I trochę tam klanom jeszcze nabruździł. No i mógłbym się pozbywać już rózgowiczy. No to co, niech to będzie doradca w takim razie. Może arcydiabeł? W sumie też mają oni wszyscy dużo ruchu. Ale dobra, doradca niech będzie i dobierzemy mu owładniętego dwóch kultystę. Będzie się pozbywał rózgowiczy. Co, zamieci rok będzie na moim dowódcy? A nie. Hordy się pozbyły rózgowicza. No ale jest zamieć, no. Jest zamieć, idzie złodziej. No ukrył się za miastem ten krasnolud. Ja go szukałem. Do świnek poszedł. Dobra, dzięki Hordo, ale nie musiałeś. Z jakieś jeszcze łatwe doświadczenia by się przydało. No dobra, te 4 punkty brakują. Czy to się uda? Kurde. Dowódca nawet bym był skłonny tutaj z przodu umieścić, ale raczej nie będzie zaatakowany chyba przez złodzieja. A nie, jednak chciał być zaatakowany. No tak, to złodziej miał nawet dwie szanse, żeby zaatakować. Teoretycznie byłby w stanie się pozbyć berserkera. No i tobie brakuje 12 dalej. Baronowo, proszę, powstań. Zdejmuj te krasnoludzkie rózgi. Co ty tutaj masz? Skalny gigant, kusznik, górski, skalny gigant. Okej. Trzeba będzie tam poczarować trochę. Brakuje mi many śmierci. No dobra, weźmiemy sobie klątwę demonów. I trzeba będzie tam poczarować trochę Igniskarnem, Beliarem. Z 800 many trzeba będzie wydać na tamtego dowódcy. No dobrze, tej hordy się zajmują wrogami. Bardzo mi się to podoba, taka postawa. Ale Imperium nie pozostaje dłużne. Ale ten owładnięty to tutaj ma nie za dobrą pozycję. Też kamieni. No fajnie, że mamy te zaklęcia, ale nie ma many na to. Dobra, teraz trzeba tutaj zaklęć rzucić na potęgę. Nie wiem, czy one nawet starczą. Trzeci poziom masz, no to wiadomo. I tak za mało. Za mało życia ma Belia, żeby sobie tutaj poradzić. Many już nie ma. Zwojów też nie ma, tu nic nie mam w ogóle w ekwipunku. No ale będzie tutaj trudno, ale trzeba spróbować. No, przynajmniej dowódca nie zaatakował.
Berserkresie trzeba było jednak trochę inaczej ustawić. Dzięki, panie demonolog. Tak niewiele mu brakło. No ale niestety, nie dożył. No i co teraz tutaj zrobić? Luzgowiczy trzeba będzie atakować. No, czy jakieś łatwe źródło doświadczenia tutaj poszukać. Ten się już uzdrawia. Przywódca. A z tobą to nie mam co nawet zaczynać tutaj. Ale powoli tam będzie potrzeba doświadczenia. Pobocznemu. No tu się jeszcze zaczynają zamiecie. Dokładnie. Rozgłowić już poszedł dalej. No, grubo tam się podziało. Kurde, w sumie ty masz tego giganta już prawie że martwego. Ale dowódca z kusznikiem i tak mi zrobią za dużo. No, to i tak jestem za słaby, żeby sobie tutaj poradzić. Nie mam co zbytnio chyba kombinować. Bardziej, że tutaj ten Ataulf idzie. Ale my dotrzemy do ciebie, więc spróbujemy się ciebie pozbyć. Strzały i tak w demonologa lecą. Tam, że dowódca ma trochę życia, to... No i teraz ci, co są bardziej spostrzegawcy, zauważą pewną rzecz. Może. Może zauważyliście coś nietypowego? Albo typowego? Ale na pewno później zauważycie. O, teraz jakby to porobić? 55 punktów obrażeń mamy, no to na tyły atakujemy. No i zobaczymy, czy kultysta przeżyje, czy nie. No oczywiście, że nie, bo i po co? I taki głupi Rózgowicz by się wydawała, narobił tyle kłopotu. Mogłem to zrobić lepiej, bo gdybym dowódcą zaatakował dowódcę jego, to może i ładnie gdyby i przeżył. Meduza, barbarzyńca, dwa chochliki. Tutaj jest trudno. No tego nie przejmę na razie. Ale akurat tu jest ok, bo Imperium jest zajęte hordami. Ja znowu walczę z klanami, także dobrze to się wszystko rozdzieliło w miarę. Ale zaraz się przekonamy, czy tak do końca dobrze. Dobra, bierzemy sobie nowych, bo i tak wy żadnego doświadczenia nie zdobyliście. Co ja tutaj mógłbym zrobić? No z chęcią bym ciebie zaatakował, ale nie dotrę. Zajdźmy tutaj do sklepu. Mikstura Wielkiego Ojca. No przydałoby się to demonologowi dać. Czy on jest tak narażony na ataki, że jak najwięcej życia to mu się przyda. No udało się wykraść. Jak chce, to potrafi. Proszę bardzo. 120 HP-ków. Tak można żyć. Dobra, ciekawe, czy ta rózgowiczka teraz ruszy. Pewnie tutaj na moje złoto.
I Suel oczywiście. No, tej jakiemuś imperialnemu chyba pozwolicie przejść. Ach, dziobak kolejny, pospolity. Za mało daje doświadczenia, żeby to w ogóle było opłacalne. To bardziej irytuje. A, on na rózgowiczkę moją idzie. No tak, rózgowiczka sobie miała iść i przejmować za sobie. Dzień dobry, Isuel. Pokaż, co tam masz. Rycerza. W mordę jeża. No i tak może być tutaj ciężko. Bo uwadnięty może nie przeżyć. To nie jest wcale takie niemożliwe. Ale idź, to jest twoja robota w końcu. Sama siebie uzdrowiła. Okej, okay, spoko. Sądziłem, że rycerza uzdrowi. Ten egoizm się akurat dla mnie opłacił. Dobra, uzdrawiamy tutaj tą naszą armię. I lecimy dalej. O, tej barbarzyńcy snajperzy, ojej, to dla demonologa to już w ogóle jest katastrofa. Chociaż no mam 85 punktów obrażeń, jednego tutaj wysłać Beliara, czy Beliara, Ogara. Jedną turę by się przeżyło. Jakoś by to było tutaj. Coś by się z tego mogło urodzić. Spróbujmy tak, no bo niby 85 punktów obrażeń to jestem w stanie podciągnąć, ale... Nie chciałbym wyłącznie na to liczyć, ale... W sumie nawet Ogar nie poradził. Damonolo będzie musiał zginąć. Albo użyję sobie mikstury skory. Bo ciebie to i tak jak mam porobić, to nie potrzebuje się wzmacniać. Już na ciebie to się czarów tyle narzuci, że zostaniesz zmieciony. W zasadzie to może nie będzie głupi pomysł, żeby ci to dać na tą walkę. Tak nie ma pewności, że przeżyjesz, kolego. Dobra, udało się. Stówka, hełm cnoty. No. W sumie mogę go zostawić, bo zawsze to jakaś ochrona przed złodziejem będzie. Niech zostanie. No i dobra, tamten klanowy dalej jest zorientowany na to, żeby gonić moją rózgowiczkę, tylko że tak za bardzo nie ma na to szans. Imperium tutaj podbija świat. Górski gigant wojownik. Z czapy znowu wyjmowane są drugopoziomowe jednostki. Złodziejowi się nie udało. Ale niech idzie kolejny. Niech oni tu rozkradają sklep. Te mikstury to się przydadzą. Masz kogoś, kto atakuje na tył? Nie masz. Ale za to z przodu możesz całkiem sporo narobić. Beliar sztuk 1. Właśnie w ciebie. Wjadę. No i dobra, to musi starczyć. Dobrze, wszyscy się skupili na dowódcy. Nie ma go. A teraz mroczny paladyn będzie miał przechlapane. Wiesz, jakby trafił jeden, no to byłoby wszystko dobrze, no ale... Na co to komu? Podejdź sobie bliżej. Ustaw rózgę i zaraz polecimy dalej. Kolejnego złota. Ty się wróć do miasta.
ty dalej bierz tutaj. A, już masz 0 punktów ruchu, okej. Okay. Hordy chyba pękają już. No, a tu nic nie widzę, żeby z hord było. Imperium dało radę sobie z nimi. A, bo ten heroinik będzie w ogóle do mnie szedł. Dobra, wyrzuć tą miksturkę. Kolego. Może uda się go pokonać. Dobra, udało się. Takim górskim gigantem, wojownikiem i tak sobie nie dam rady. Tym dowódcą. A tutaj co? Syreny. Tu jakaś niezbadana siedziba. Żebym zobaczył, co tu jest. O! Mistrz szkieletów razy dwa, jeszcze tego lisz. Nie. Co mamy tutaj? O, kolejna mikstura wszechojca. Smoki śmierci to nie, kraken. Znowu za mało HP-ków. Z tym pancerzem w sumie jakbyś wszedł, to on ci zada 39, no to tak na dwa ciosy będziesz łyknięty. Tu jeszcze odejdą obrażenia mrocznego paladyna. Będę miał 125, 165, 200, no to na dwie tury niby wystarczy, ale... No, może być ciężko. Spróbujemy, no. 38, no okej, to jeszcze się uda przeżyć. No i poszło. 288, 414, dobra, no to trzeba będzie kolejne walki szukać. Powinno być już całkiem nieźle. Jest dużo takich niełatwych walk. Tutaj może z tymi jaszczuroczłekami. No i ciebie jeszcze trzeba będzie upolować. O Boże, tak myślałem, rok, no musi być. Nie odpuszczą sobie przecież takiej okazji. No idzie następny bohater. Tutaj ten poboczny musiałby być już naprawdę taki całkiem mocny, żeby sobie poradzić z tym wszystkim. Tej górski gigant wojowni. Czyli wszystko co naprzód atakuje mocno. Czyli niemalże pewne, że mroczny paladyn zginie. O, tutaj może chociaż da radę. No powinno dać radę. Chociaż to jest też tak na styk. Ale podejmę to ryzyko. Pudło, no to to już wyczułem w kościach. Tak jest, brawo, 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 po prostu brawo wy. Święte pudła po prostu, są fantastyczne. Normalnie szkoda słów na to, co tu się nieraz odwala. O, smok śmierci, cztery duchy. No to z tym bym mógł zawalczyć akurat.
Sanctuara de Maior. No to przepraszam za chwilę przerwy, ale... Obchody po domu znowu. Dobra, Maure Zenico. Podejdź tylko tu bliżej. Zaraz to przejmiemy. Plaga. Dawaj, tylko manę od razu byś mógł też dać. W pakiecie, tak. O manę śmierci to ja nigdzie nie widzę. Wszystko pewnie u Hord będzie, także sobie nawet nie zdobędę. Ale to jak nawet by tak miało być, to trudno. Nawet niech tak będzie. Aha, to ja muszę tak się kręcić teraz. Dobra, no trudno. Tak musi być. Dobra, wchodź do miasta. Żyjemy już złota. Zbuduję to miasto. I tyle. Co ja bym jeszcze mógł zrobić? Tu może popróbować coś potruć. 60%. Zobaczymy, no coś się już udało zrobić. To jest ok. Z tym panem nieba trochę będzie ciężko. A tam otrutkę. Więc raczej się tego nie spodziewam, że to się uda. Ok, rok wezwany. Ale możemy go jeszcze wypędzić. Oczywiście on będzie uparcie mi tu dziobał. Jak kogut. A, dobra. Z wielką pałą jeszcze wszedł górski olbrzym. No i Imperium tutaj powoli wchodzi na te tereny. Jak nie za ciekawie się tu dzieje. A ty nie masz dobrej armii. Dobra, 3 truty, to wystarczy. Nie jest źle. Dobra, teraz by wysłać tutaj złodzieja. Niech dalej przejmuje. Aha, dzięki. Antypaladyn to tam, czy antymroczny paladyn to powinien tam poubieździelić porządnie tego niegodziwca, demonologa. Przez niego nie może żyć. Dobra, co się udało, to się udało. Złoto jest już. Tu żywa zbroja. Zobaczę, co tam w ogóle robi ta żywa zbroja, bo może się wybiorę tam niedługo. Ale Imperium tu widzę też nadciąga mocno. Trzej magowie, kurde. Ło, panie, to już w ogóle smok śmierci jest martwy. Nie bawią się w półśrodki, widzę. No tutaj się uda podejść. I chyba tak zrobię. Jakiś igniskarnem tutaj zakręcić jednym. Klątwą demonów. Może Kronosa jeszcze do tego dołożę. On się akurat przyda w tej sytuacji. Idziemy naszpikować. Czwarty poziom. No niezły jesteś. Ale nie na tyle dobry, żeby sobie dać radę. To mognia. No i dobra, pójdziemy sobie tutaj później. A tobą to nie wiem, co ja mam tu robić. Za trudno masz. Musiałbym tutaj jakoś skłonić klany, żeby podeszły bliżej. To wtedy może coś się uda. Dobra. Na tyle. Dzisiaj. Udało się już powiększyć drużynę, więc jest okej. Okay. Jeszcze mamy żywą zbroję na karku. Która oczywiście pewnie zaatakuje. No jakże, inaczej. Dobra, to wszystko na dziś. Dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się i na razie.